Ogromne nerfy Reiny. I jak mówię ogromne, to tak naprawdę duże. Zmiany w broniach, nowy tryb gry oraz nowe skiny. Tak, od teraz będziecie mogli się wachlować w grze. Wiem, dziwna jest ta kosa. To wszystko w aktualizacji 2.03. Zapraszam do omówienia. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a podoba ci się content, który tworzę, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Zacznijmy może od Reiny, bo zmiany są naprawdę duże i wydaje mi się, że nikt z nas się ich nie spodziewał. Po pierwsze, zmniejszono maksymalną liczbę ładunków pożarcia, czyli umiejętności Q i drwiny, czyli umiejętności E, z 4 do 2. Czyli teraz będziecie mieli po prostu dwa ładunki tych umiejętności zamiast 4 i żeby tak łatwo nie było, dodatkowo jeszcze zwiększono koszt tych ładunków pożarcia i drwiny ze 100 do 200 kredytów. Czyli nie dość, że maksymalnie teraz z 4 do 2 zmniejszono ich ilość, to jeszcze kosztują dwa razy więcej, czyli od teraz 200 kredytów. Oprócz tego mamy także małego buffa. Zabici przeciwnicy, którym Reina zadała obrażenia w ciągu ostatnich 3 sekund, zostawiają po sobie kulę duszy, nawet jeśli to nie Reina zadała ostateczny cios lub strzał. Czyli teraz nie będziecie musieli tą Reiną zabić, żeby mieć tą kulkę. Wystarczy, że przez ostatnie 3 sekundy przed śmiercią przeciwnika uderzycie go, strzelicie z czegokolwiek. No ale to kompletnie nie rekompensuje tych dwóch poprzednich zmian, bo naprawdę przejście z 4 ładunków do 2 na drwinie i pożarciu to jest ogromny nerw i jeszcze dodatkowo zamiast 100 kredytów będą te umiejętności kosztowały po 200 kredytów. Przykro, naprawdę jak ktoś z was mainuje Reinę, to jest mi naprawdę z całego serca przykro i współczuję. Drugim agentem, który dostanie zmianę do Riotu, jest Yoru, czyli najnowszy agent w grze, który wydaje mi się okazał się dużo słabszy niż wszyscy się spodziewali, ale teraz dostaniemy małe, bo małe, ale za to buffy. Po pierwsze jego umiejętność F, targnięcie. Od teraz targnięcie wyświetla zasięg, w obrębie którego uprząż jest widziana przez przeciwników na minimapie podczas poruszania się oraz zasięg słyszalności teleportacji przy użyciu targnięcia jest obecnie widoczny na mapie. Jeżeli chodzi o tą umiejętność E na Yoru, to nie są to jakieś duże buffy, po prostu będziecie widzieli zasięgi po pierwsze widoczności swojej umiejętności na minimapie, a po drugie jej słyszalności, czyli będziecie widzieć po prostu w jakim obrębie będą was słyszeć, jeżeli użyjecie teleportu. Mamy także małe zmiany na jego umiejętności specjalnej, czyli drift przez wymiary. Kiedy Yoru korzysta z driftu przez wymiary, jego minimapa jest stale widoczna. Wrogowie znajdujący się w zasięgu wzroku Yoru, gdy ten korzysta z driftu przez wymiary, zostają teraz ujawnieni także na minimapie sojuszników oraz drift przez wymiary nie może już zablokować przeciwników. Małe, ale naprawdę, jeżeli chodzi o tego ultimate'a, to są bardzo ciekawe zmiany. Po pierwsze, jak będziecie na tym ulcie Yoru biegać sobie po mapie i zobaczycie jakiegoś przeciwnika, to już nie będzie trzeba go pingować, bo każdy wasz sojusznik będzie tego przeciwnika również widział na minimapie. A po drugie, jak ktoś was wejdzie, gdy jesteście na ultimate, wcześniej ta osoba się blokowała, teraz będzie was po prostu odpychała, czyli nie będzie można wykryć jakby Yoru na ultimate poprzez po prostu chodzenie i blokowanie się o niego. To są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o Yoru. Ja osobiście po tych wszystkich zapowiedziach od Riotu spodziewałem się czegoś więcej, ale cieszę się, że robią coś w kierunku tego, żeby ta postać była trochę bardziej użyteczna. Możecie w komentarzach napisać, jakie buffy Yoru chcielibyście zacząć w przyszłości i czy jesteście zadowoleni z tego, co Riot zrobił w tej aktualizacji. Dwie ostatnie postacie, które zostały nam zmienione w przyszłej aktualizacji, to jest Brimstone oraz Phoenix, ale nie są to żadne duże nerfy ani buffy, bardziej takie lekkie naprawienie dźwięku. Chodzi po prostu o to, że podpalacz, czyli Q Brimstone'a, oraz gorące dłonie, czyli E Phoenix'a, będą lepiej słyszalne, gdy inne dźwięki zagłuszają ich umiejętności, czyli po prostu lekko głośniejsze będą te umiejętności i lekko lepiej będzie je słychać. To tak naprawdę wszystko. Przejdźmy teraz do aktualizacji broni, bo tutaj dzieje się sporo i te aktualizacje są naprawdę ciekawe. Zaczniemy od Marszala, czyli Valorantowego Scouta. Po pierwsze, prędkość poruszania się z przybliżeniem wynosi obecnie 90% prędkości poruszania się bez przybliżenia. Poprzednio to było 76%, czyli po prostu szybciej biegacie, gdy macie przybliżoną kamerę. Po drugie, obniżono jego cenę z 1100 kredytów do 1000 kredytów, czyli Marszal będzie tańszy. I po trzecie, zwiększono powiększenie z 2,5 razy do 3,5 raza. To jest bardzo ciekawa w sumie zmiana. Od przyszłej aktualizacji będziecie mieli większy mnożnik przybliżenia na Marszalu. Nie wiem, jak to się odniesie do rozgrywki. Zobaczymy, będzie trzeba pograć i zobaczymy, jaki feeling będzie z tej broni. Czyli tańsza broń, bardziej przybliża i szybciej z nią biegacie. No i przejdźmy teraz do Stingera, broni, która niszczyła ostatnio rozgrywki rankingowe. Po pierwsze, zwiększono jej cenę z 1000 do 1100 kredytów. Zmniejszono szybkostrzelność w trybie ciągłym z 18 do 16. Ostrzał w trybie ciągłym osiąga maksymalny rozrzut przy czwartym pocisku zamiast 6. Oraz dostosowano krzywą odrzutu pionowego dla ostrzału w trybie ciągłym. Odrzut gwałtowni zwiększa się po trzecim pocisku. Czyli jakby tak zebrać to do jednej takiej solidnej informacji. Po pierwsze, Stinger będzie droższy o 100 kredytów. Po drugie, będzie wolniej strzelał. Po trzecie, maksymalny rozrzut będzie osiągany przy czwartym pocisku zamiast 6. I po czwarte,
odrzut gwałtowniej zwiększy się po już trzecim pocisku, czyli będzie broń mniej celna, droższa i będzie wolniej strzelała. Mamy także zmiany na Stingerze, ale te zmiany tyczą się tylko i wyłącznie prawego przycisku w tej broni, czyli tego trybu serii. Po pierwsze, dostosowana krzywą odrzutu pionowego była bardziej agresywna po pierwszej serii, zwiększono błąd serii po wystrzeleniu pierwszej, poprawiono czas stabilizacji broni w trybie serii z 0,45 na około 4 sekundy, czyli małe zmiany, jeżeli chodzi o prawy przycisk, o ten tryb serii na Stingerze. Bardziej agresywny recoil, ale za to broń będzie się stabilizowała szybciej. Ciężko mi powiedzieć, jak te zmiany się odnoszą do rozgrywki. Wyjdzie aktualizacja, potestujemy. No i ostatnia broń, która zostanie zmieniona, Frenzy. Pogromca rund pistoletowych. Naprawdę cieszę się, że ta broń dostaje zmiany. Nie są to zmiany ogromne, ale są to zmiany według mnie wystarczające. Zwiększono cenę z 400 do 500 kredytów. I teraz sobie myślicie, patrzcie, 100 kredytów wydaje się to niedużo, ale pamiętajcie, że mały armor w Valorancie kosztuje również 400 kredytów. I wcześniej mogliście kupić Frenzy'ego oraz mały armor w rundzie pistoletowej, bo obie te rzeczy kosztowały po 400 kredytów, a w rundzie pistoletowej ma się 800. Teraz, gdy Frenzy kosztuje 500 kredytów, już nie będziecie mogli kupić jednocześnie tego przenośnego wandala i armora na rundy pistoletowe. Fajny nerf, dziękujemy Riot. Dostajemy także nowy tryb gry, film na temat tego trybu gry i jego całe omówienie jest już u mnie na kanale, macie link w odnośniku, w karcie po prawym w prawym górnym rogu chyba, bodajże tam się wyświetla, możecie wejść i zobaczyć. Tryb się nazywa Eskalacja, w ogromnym skrócie, jest to taki szybki, 10 maksymalnie minutowy tryb, dwie drużyny 5-5 i coś w stylu wyścigu zbrojeń z CSGO, czyli co zabójstwo dostajecie coraz lepszą broń i drużyna, która będzie miała najwięcej punktów, wygrywa. Oczywiście na kanale pojawi się gameplay z tego trybu, prawdopodobnie nawet już jutro. Mamy także aktualizację gry rankingowej i tutaj ta aktualizacja uderza wreszcie w tak znienawidzonych AFK-ów. Bycie AFK w trakcie gier rankingowych przez dłuższy czas, obecnie wynosi on 6 lub więcej rund, będzie teraz skutkować karą utraty 8 punktów oceny rankingowej. Czyli wszystkie AFK-i, które wychodzą, będą tracić 8 punktów więcej niż normalna przegrana. Fajnie, że atakują tych awków, chociaż wydaje mi się, że jest to chyba jeszcze za mały poziom kary, ale zobaczymy. Ważne, że robią coś w tym kierunku. Czyli każdy, kto pójdzie awk na 6 rund lub więcej, 8 punktów więcej straci. I odznaki rangi aktu będą teraz bazować jedynie na najwyższym zwycięstwie rankingowym zamiast na 9 najlepszych zwycięstwach. I taka mała zmiana, jeszcze fajna, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki. Wszystkie graffiti ulegną zniszczeniu na początku rundy. Mamy także zmiany, jeżeli chodzi o sekwencję śmierci, czyli tą kamerę po tym, jak umrzecie. Jak umrzecie, macie przez chwilę czarny ekran i później przechodzicie do spektatowania swoich sojuszników. Mamy tutaj zmiany, żeby to było po prostu dużo płynniejsze, czyli skrócono czasy niektórych momentów, czarny ekran lekko wydłużono. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, po prostu po śmierci ma być płynniejsze przejście do oglądania swoich sojuszników. No i jak co każdą aktualizację, naprawiono masę błędów, macie je na ekranie, możecie sobie teraz przeczytać lub wejść w linka w opisie, gdzie umieściłem po prostu odnośnik do całej aktualizacji, możecie sobie przeczytać to sami na stronie. Jeżeli chodzi o zmiany, to wszystko i z jutrzejszą aktualizacją do plików gry wyjdą także skiny Celestial, czyli takie skiny związane z jakimś tam nowym rokiem bodajże chińskim oraz skiny Volume 1, które bardzo przypominają skiny z anime. Ode mnie to już wszystko, ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Cześć!